Słuchaj, to są pieniądze. Tak? To jest najlepsze słowo, które możesz przekonać ludzi. No tak. I ktoś w tej aplikacji na Telegramie, jeśli jest projekt niezweryfikowany, też może podpiąć taki smart kontrakt, który wyczyści nam portfel. To jest ta sama narracja w przypadku Meta, jak w przypadku MetaMaska. Więc to nie jest tak, że wiecie, że osoby dostały tego airdropa i mówią, ale super, zostajemy na Tonie i tam działamy, bo uważam, że na Tonie aktualnie no nie ma żadnych takich super projektów, przynajmniej się o tym nie słyszę, są tylko te klikacze i mam wrażenie, że to jest jedyna narracja, która tam panuje. Partnerem kanału jest Bybit. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat klikaczy. Ogólnie może zacznijmy od tego, kto interesuje się klikaczami na sieci Ton, na Telegramie, ręka do góry. O, to trochę osób mamy, także debata powinna być interesująca. Ja nazywam się Marek Porwoł, jedni mnie znają, inni mniej, jedni bardziej, drudzy mniej. Ogólnie tworzę community na Facebooku i na, w social mediach Hajsoholicy. No i dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzenia debaty dla Was. Zacznijmy może od gości, bo w sumie to oni dzisiaj tutaj są najważniejsi, żeby zadać im kilka pytań. Pozwólcie, że przedstawię od mojej lewej strony najpierw Kowalskiego. Będę się wspomagać tutaj moją ściągą, bo nie nauczyłem się tego na pamięć. Ogólnie Kowalski, wieczny pesymista rynku, to gość, który przewidział więcej korekt niż deszczowych dni w Londynie. Zawsze widzi czarny scenariusz, nawet w najbardziej optymistycznych czasach, co sprawia, że jest niczym kryptowalutowy Nostradamus. Jego prognozy są tak trafne, że gdy powie, będzie korekta, inwestorzy zaczynają panicznie sprawdzać portfele, a świece na wykresach zaczynają się same palić. To jest Kowalski, bardzo brawa ładnie dla niego. Dziękuję. Kolejną osobą jest Jarosław Bandos. Dobrze, nie? Tak. Blockchainowy entuzjasta z optymizmem większym niż Tesla Elona Muska. Jarosław to człowiek, który wierzy w przyszłość blockchaina bardziej niż w cokolwiek innego. Według niego, gdy blockchain zdominuje świat, nawet lodówki będą miały swoje portfele kryptowalutowe. Jako doświadczony airdrop hunter doskonale zna się na wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji w świecie kryptowalut. Jego entuzjazm jest tak zaraźliwy, że po obejrzeniu jego wywiadu zaczynasz się zastanawiać, czy życie bez blockchaina i airdropów w ogóle ma sens. Brawa. Kolejnym gościem jest Tomasz Pawlik, górnik kryptowalut, który zna blockchain od podszewki. Tomasz to prawdziwy ekspert od wydobycia Bitcoina i Ethera, który działa na blockchainie od lat. Zaczynał, gdy Bitcoin kosztował mniej niż burger w McDonaldzie. A teraz jego zainteresowania przeniosły się na odkrywanie projektów w sieci Ton. Pasjonat technologii, Tomasz aktywnie poszukuje innowacyjnych aplikacji w Ton, wierząc, że to kolejny kluczowy krok w przyszłości Web3. Brawa dla Tomka. I ostatnim naszym gościem jest Dan, Web3 i Ton Ninja, który dostrzega przyszłość w decentralizacji. Dan to ekspert od sieci Ton, gdzie widzi przyszłość Web3. Jego podejście skupia się na technologii i jej potencjale. Dla niego Ton to nie tylko technologia, ale fundament przyszłych zdecentralizowanych usług od płatności po komunikację. Brawa. Dziękujemy, Marku, że nas tak ładnie przedstawiłeś. Mam nadzieję, że chat GPT dobrze ci pomagał. Bardzo dobrze, zawsze się sprawdza. Ja bym tego nie wymyślił, stary. Tak to myślałem. Ale zobacz, jak cię ten chat zna. Ale tutaj nie. To było fajne to? Fajne. Dobra, także mam teraz pytania na debatę. Zacznijmy może od tego, czym są klikacze i jaką według Was pełnią rolę w budowaniu społeczności i jej aktywizacji. Może zacznijmy tutaj od Kowalskiego, jak już go mam tutaj po lewej. Będzie trochę dziwnie brzmiało, bo pomimo tego, że jestem pesymistą, to uważam, że klikacze stały się pewną nową formą. Nie wiem czemu, ale jestem mega optymistyczny, ponieważ pierwszy raz od... Nie wierzę. No, to jest też dziwne, sam się sobie dziwię, ale kwestia jest tego typu, że od niedawna można było zaobserwować
nowość, że ludzie, którzy nigdy nie byli w krypto, nagle zyskali możliwość dołączenia do świata Web3 i giełd kryptowalutowych. W jaki sposób zostało to rozwiązane? Żebyście mieli w ogóle pojęcie, jak to zostało rozwiązane, bo być może dla was, jako wyjadacze krypto, macie to gdzieś. Ale ludzie, którzy zaczęli klikacze na Telegramie, zostali zwerbowani przez swoich rodziców, kolegów, koleżanki, nigdy nie mieli krypto i teraz tak, oni nawet nigdy nie otwarli portfela kryptowalutowego, bo jeżeli chcieli odebrać ten swój drop za klikanie czy za jakiekolwiek działania pod tym, to musieli się zweryfikować przez KYC na scentralizowanej giełdzie, gdzie te, że tak powiem, tokeny zostały od razu przetransferowane. Czyli wrzuciliśmy nową grupę całkowicie nowych użytkowników na rynek, którzy w tym momencie mają dostęp do giełdy kryptowalutowej, do tego, żeby nagle mieć już konto zweryfikowane i zacząć kupować krypto, kiedy sobie o tym przypomną. Także wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, że zwerbowaliśmy bardzo dużą grupę nowych osób, która teraz jeszcze nie kupuje, ale prawdopodobnie będzie waszym exit liquidity na przyszłość. Super. Ja mam takie pytanie uzupełniające do Dana, do tego, co powiedział Kowalski. No bo Kowalski skupił się tutaj na krypto i na scentralizowanych giełdach, ale z tego co wiemy, to przecież Telegram ma swój portfel i jest możliwość wypłacania na on-chainie. Tak, tylko że ten portfel jest właśnie taką bardziej giełdą. Domyślny wallet działa w sposób jak giełda. Nie mamy tam dostępu do seedów, nie mamy tam czegoś takiego, że jeden portfel przechowuje środki jednej osoby, tylko jest to wszystko jakby skupione razem, więc też jest ciężko to śledzić. Dopiero jeżeli wejdziemy w ustawienia i odpalimy funkcję beta TonSpace, tam mamy swój własny portfel i większość osób z tego nie korzysta. Większość osób właśnie, jeżeli używa już tego Małpa Wallet, to używa właśnie tej wersji bardziej działającej jak CEX, a jeżeli chcą własne mieć wallet, to używają czegoś jak TonKeeper z powodu, że działa to bardziej efektywnie. A nie jest tak, że te osoby też bardzo szybko są w stanie się dowiedzieć o takim portfelu jak TonKeeper i wtedy przechodzą już wtedy na non-custodial wallet? Właśnie wydaje mi się, że większość osób, jeżeli chce wypłacać te krypto do non-custodial, no to właśnie bierze TonKeepera z tego powodu, że większość aplikacji przed wypłatą ma segmenty nauki społeczności na ten temat. Notcoin robił to poprzez zadania, które były właśnie opowiadające, czym jest krypto, czym jest gas fee. Opowiadali też o różnego rodzaju portfelach. Chomik chyba robił wideo i chyba też właśnie podobne wideo były robione, czy tam już nawet były robione przez X Empire. Więc to jest właśnie taki aspekt, że zależnie od tego, czy ktoś chce dalej być na Tonie, to wypłacają na TonKeeper. Jeżeli już nie chcą być, no to najczęściej właśnie na tą giełdę. Tylko niestety na razie najczęściej było tak, że właśnie bardziej się opłacało wypłacać na tą giełdę, bo najszybciej to po prostu działało. Tam z Notcoinem pamiętam, że były jakieś problemy z jedną giełdą, że środki nie dochodziły wystarczająco szybko, więc tam dali jakiś bonus. Ale jeżeli chodzi o chomika na przykład, no to żeby sprzedać chomika normalnie, no to trzeba było poczekać kilka godzin w porównaniu do sprzedaży na zwykłym CEX-ie. No tak, ja akurat jeżeli chodzi o hamster czy ten token, to wypłaciłem to na rekomendowane miejsce ten EBI czy coś, podłączyłem tam portfel, co o dziwo MetaMask i mi te tokeny i tak z opóźnieniem zostały wypłacone, więc i tak nie było co zbierać. Ale tutaj zgodzę się bardzo mocno z Kowalskim, że jest presja na centralizację i zweryfikowanie tych osób i tak jak ty powiedziałeś, że te bonusy przyciągają też osoby. Nie wiem, może coś Tomek chciałby jeszcze, chcesz jeszcze coś dodać? Chciałem dodać, że tam właśnie w tym całym systemem jest o tyle ciekawe to, że najczęściej 90% ludzi, którzy wchodzą do tych aplikacji, to są właśnie ludzie zapraszani, czyli tak, bardzo mocno się to na tym opiera. I też sam fakt tego, że ludzie, którzy to zaczynają klikać, nie muszą nic zrobić. Tak samo jak na przykład farmimy airdropy na EVM-ie, no to najpierw musimy sobie ten portfel założyć na EVM-ie, co powoduje, że ktoś już w połowie drogi może zobaczyć, nie no, za dużo jest z tym roboty, nie chce mi się tego robić. A tutaj jest najpierw nagroda i dopiero później ten wymóg onboardingu, co na pewno przyciągnie więcej ludzi w porównaniu do innych sieci. Czyli tak jak myślałem, każdy posiadający Telegram i jakąś grę zapraszający staje się automatycznie naganiaczem. To spoko. Tomek, może coś ty chcesz dodać tutaj? Powtórzę może pytanie. Czym są klikacze i jaką według was, ciebie pełnią rolę w budowaniu społeczności i aktywizacji? Wiesz co, myślę, że to głównie jest do tego, żeby zbierać społeczność, bo zobaczcie, że to było coś nowego i no to dość szybko zbiera społeczność. Oczywiście największa społeczność, która ruszyła na samym początku, to była z Nigerii
i oni się tam porzucali, tam wszyscy, znajomi znajomego, tatę, mamę, wszystkie rodziny poszły od razu, więc po prostu nagle zrobiło się ich mnóstwo, tych kont na Telegramie. Oni używali też Telegrama, dlatego było to łatwe do zonboardowania. Druga sprawa, jeśli chodzi o Telegram, tak jak tutaj wspomniał Dan, i też mówiliście tutaj, tam jest light KYC, więc tak czy inaczej to KYC jest, ale oczywiście w tym softowym stopniu, tak, ale jest do zrobienia. W większości osoby, które są już na rynku kryptowalut, zresztą ja też, wybierałem z kolei w większości przypadkach airdropów TonKeeper, ponieważ tam nie ma żadnej weryfikacji, tam nie było KYC. Jeśli ktoś ogarnia, jak używać portfela, zresztą to nie jest nic trudnego, wystarczy wejść na YouTube, wpisać sobie jakąś instrukcję, jak używać TonKeeper. Myślę, że Marek, ja też, reszta Kowalski. Ja się trochę nie zgodzę z tym, co mówisz, bo... Masz takie prawo. Bo ile powiedzmy na TonKeepera odbierzemy powiedzmy hamstery czy tam tony, nawet dajmy notcoiny, to mimo wszystko ktoś musi mieć tona, tak? I znowu już musi skądś go więcej pozyskać. Nie? I jakby tutaj jest problem, który właśnie tych nowych użytkowników onboarduje dlatego na te ceksy. Jestem ciekawy w ogóle, czy ktoś w ogóle ma... Było to rozwiązane. Z DOX airdropem było to rozwiązane w taki sposób, że mogłeś za gwiazdki lub czyli za tam płatność... I to jest fenomenalne rozwiązanie, bo nie musisz mieć tona, a możesz fee zapłacić tymi gwiazdkami lub doładować portfel. No i też mogłeś właśnie sobie chyba tam wybrać tego, co kojarzę, nie używałem tego, ale coś tak słyszałem, że tam właśnie mogłeś też dokupić sobie tego tona bezpośrednio w tamtym miejscu. Też moi znajomi, którzy grali w Bombi, no to chcieli sobie, nie, to w Exa grali i chcieli sobie właśnie te 0,5 tona transakcji wysłać, no to po prostu sobie w TonKeeperze jest przycisk, masz 4 przyciski pod balansem, send, receive, buy i sell, chyba tak to było, tak z pamięci mówię, no i po prostu sobie kliknęli buy, kupili sobie kartą i mieli te 0,5 tona i mogli sobie to wydać, więc akurat problem z tym tonem nie jest, no bo można sobie po prostu bezpośrednio z TonKeeperze z łatwością przez różnego rodzaju bramki zakupić, no i dla ludzi jest to bardzo intuicyjne, no bo dla graczy zwłaszcza, no bo na Steamie mamy to samo, możemy sobie po prostu kupić, doładować sobie konto i... Ja na fragmencie widziałem, że są do kupienia abonamenty, jeżeli chodzi o Telegram, numery telefonów, użytkownicy, bardzo mocno się to właśnie rozwija. Może tak. Teraz pytanie też do kolejnego naszego gościa. Jak ty bardzo jesteś zaangażowany w te klikacze? No bo jednak te airdropy ciebie interesują, ciekawią. Jak bardzo jesteś zainteresowany i może co udało ci się tam ugrać? Okej. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jeśli chodzi o klikacze i cały ten ekosystem, byłem związany tylko z Notcoinem i Notcoin był jedynym klikaczem, gdzie aktywnie tam działałem i rzeczywiście udało mi się otrzymać airdrop. Ja ten airdrop sprzedałem całkowicie i po w zasadzie tej akcji już nie kontynuowałem swoich działań na tonie z żadnym klikaczem chomika i wszystkie pozostałe też ominąłem. Ja nie jestem aż tak dużym optymistą jak chłopaki, natomiast ogólnie uważam, że rzeczywiście to ma bardzo wiele pozytywnych cech i na pewno dużo dobrego robi dla rynku. Natomiast uważam, że niektóre argumenty są też przewartościowane i wcale nie jest tak super pod każdymi względami, jak chłopaki mówią. Super, dziękuję. No to dobra, w sumie chyba mamy tutaj lekko, chłopaki zaczęły się spierać, zaczęli, ale to dobrze. No dobrze, czekamy. Dobrze, czekamy na kolejne pytania. W sumie to zacznijmy teraz może od Tomka. Jakie są największe korzyści płynące z wykorzystania klikaczy? Na pewno tania reklama, na pewno zebranie community i to jest podstawa. I na tych dwóch rzeczach moglibyśmy się tak naprawdę oprzeć. Ale ta reklama dla kogo? Tak jakbyś dla projektów. Dla projektów. No i zobaczcie, że te projekty mają łatwy start, bo to jest, im wystarczy produkt MVP, taki podstawowy i oni już mogą zacząć zbierać tą społeczność. A ta społeczność na Telegramie jest ogromna. Nie pamiętam teraz cyfr, ile milionów, nie wiem czy kojarzycie, ile milionów ma Telegram. 6 milionów? To nie miliardów chyba, tak? 6 milionów to chyba była liczba, ile dziennie przybywa z tego, co kojarzę. Kojarzy mi się właśnie ze 6 milionów jako... Albo to było daily users, też właśnie miałem slajd w tym, ale generalnie no to 10 milionów, 100 milionów użytkowników chyba hamster miał, tak coś kojarzę. Tak, więc no zobaczcie, ile tam jest społeczności na tym Telegramie. To jest jedna z największych portali, jeśli chodzi o zebranie community i mnóstwo ludzi z tego korzysta. No sam wiesz, Marek, jak my też grupy w ogóle rozpoczynaliśmy na Telegramie, też pisaliśmy i te wszystkie wiadomości prywatne właśnie lecą poprzez Telegram. No z kimś się wymieniacie na tutaj właśnie na CryptoSphere czy na jakichś innych gdzieś na eventach, dajecie swoje QR kod z Telegrama, tak? Robicie sobie fotkę i później poznacie potem ludzi. Więc no ten Telegram ma tutaj
olbrzymi potencjał i to community tam już jest wsadzone, więc po prostu oni mają łatwość w tym, żeby kliknąć tą apkę, kliknąć ten link i oni są już w tej aplikacji, nie muszą nic dodatkowego instalować. Może Kowalski, chcesz coś dodać? Jedna rzecz, która mi gdzieś tam wchodzi, bo pamiętam jak z Jarkiem żeśmy się, że gdzieś tak powiem, spierali trochę o te airdropy przy debacie airdropowej, chyba w Warszawie chyba to było. I tam była dosyć mocno, że należy dalej klikać te airdropy i tak dalej, a była dosyć mocna narracja, ja wtedy byłem dosyć negatywnie nastawiony do tych airdropów. Ale teraz zauważyłem jedną rzecz, że airdropy w pewien sposób gdzieś tam on-chainowe, gdzie musimy klikać różne zadania na MetaMasku, to się troszeczkę ukróciło. Tam za dużo weszło botów i tego wszystkiego. I ten Telegram rozwiązał dużo problemów ze względu na to, że tam mocno przy wszystkich klikerach, w cudzysłowie klikerach, bo niektóre to już nie polegają na klikaniu, tylko na graniu, na jakieś myszki, kotki się goni, różne rzeczy. No taka prawda. Hodujesz koty. Hodujesz kotki i zarabiasz, czy tam pieski, no nie wiadomo, co jeszcze będzie można zbierać. No, czas pokaże. No ale teraz dzięki temu, że to powstało, nagle oni wszyscy w tych aplikacjach skusili na to się, żeby przechodzić kolejne levele, to trzeba zapraszać osoby, tak? I ludzie po prostu w pewien sposób na siłę wciskali, ja słyszałem przypadki... Zostali naganiaczami, tak jak tak, mówię. Tak, ale naganiali swoją żonę, matkę, córkę, kochankę, wszystkich, żeby... Babcie. Słyszałem też o przypadkach dziadka, gdzie kazali napierdzielać ten przycisk, tak, żeby coś zdobyć, nie? Więc to jest dla mnie fenomenalne, bo oni potrafili na nich wpłynąć, było to tak łatwe, ta dostępność do tego, ta prostota wejścia była nigdy nie była na tyle łatwa. I jak kiedyś wspominaliśmy na poprzednich debatach, że trzeba założyć MetaMaska, trzeba spisać seedy, mieć Ethera, obrócić go 13 razy przez jakieś seksy, deksy i tak dalej, jakieś pule płynności, no pierdoły takie, że wiesz, jak ktoś wejdzie na nowy rynek, to ty jesteś powalony, tak? Ty chyba jesteś chory, nie? A teraz mówią, no słuchaj, załóż sobie Telegram i napierdzielaj w ten przycisk codziennie, nie? Albo kup sobie klikacza z AliExpress i też ludzie wykorzystują tak, albo te automaty. Taki masażer widziałem, że sobie podłączali. Tym palcem też widziałem zamiast TikToka. No także ludzie wymyślali specyficzne, to budowało w pewien sposób społeczność i to się przyjęło. I mimo wszystko, że te osoby w pewien sposób na przykład tylko dostały airdropa, dostały, nie wiem, $2, $5, to rozwiązaliśmy problem, że one mają zweryfikowane konto na scentralizowanym CEX-ie, tak? Na przykład na Binance czy na Bybicie. I teraz te osoby, jak będą chciały sobie przypomnieć, to wejdą sobie na to konto i po prostu tam wpłacą kasę i zaczną grać. Nawet nie muszą sobie przypominać, tylko maile giełda wysyła i sama aktywizuje te osoby, które gdzieś posiadają konto, bo tak to działa. Zobaczmy, jak Binance szybko to zauważył, wypuścił własnego klikera, nie wiem, czy zauważyliście. Tak, ale szybko zbanował na Polskę. Generalnie z tym klikerem to była dosyć ciekawa sprawa, bo nie został wypuszczony, tylko oni go dodali do swojej polityki prywatności i ktoś czytając tą politykę prywatności to wyhaczył, że tam była zmiana w tym i zauważył, że właśnie doszła tam ta sytuacja, ale lista krajów jest naprawdę limitowana. Tam jak przeskakiwał mój znajomy przez VPN-y, no to tam musiał przez 18 krajów przeleciał i tam było zablokowane. Dopiero jak na Arabię zmienił, to dopiero mu to zadziałało. Problem w tym jest taki, mi się wydaje, że może się to skończyć tak, że będziemy potrzebować konta Binance'owego, żeby to wypłacić i wtedy jak będzie jakiś KYC czy coś i zobaczył, że to nie są arabskie konta, to po prostu poblokują te dropy dla tych osób, które nie spełniają tych warunków. Chociaż ale... duża idea tych klikaczy, tak jak mówię, ja jestem gdzieś tam, lubię tą decentralizację i mimo, że mam opcję wypłaty na giełdę i posiadam KYC na niektórych giełdach, to próbuję i sprawdzam, jak to działa z wypłacaniem właśnie na ten non-custodial wallet, na Tonkeeper lub coś. Tak samo z ciekawości zobaczyłem tego hamstera, no i to ciężko poszło, więc nie dziwię się, że faktycznie jest taka presja. I tak jak mówicie, faktycznie powoduje to u osób, które nie miały w ogóle styczności z kryptowalutami, nie miały czasem nawet styczności z Telegramem, bo często osoby po prostu dowiadują się o Telegramie, że coś takiego jest poprzez to, że ktoś przyszedł im i powiedział, ty, tu jest aplikacja, klikaj gierka, dostaniemy jakiś hajs. To jest prosta narracja. Jak weszłeś w krypto? W jaki sposób zostałeś przekonany do krypto? Kiedykolwiek wcześniej. Słuchaj, tu są pieniądze, tak? To jest najlepsze słowo, które możesz przekonać ludzi. No tak. Tylko i wyłącznie. Nie pamiętam, czy pamiętacie, ja poprzednie lata sobie dobrze przypominam. Jaki kiedykolwiek gościu szedł i rozdawał jakąkolwiek kryptowalutę, to by, o co ty mi wysłałeś? Aha, to ja się teraz zainteresuję, co to jest, bo to jest najprostsza forma aktywizacji użytkownika. Dostajesz jakieś $2, 5, 10, obojętnie. Coś ci wizi, jakaś dycha. I teraz, kurne, my się zastanawiam, jak to wyciągnąć?
I tu się zaczyna cała podróż z krypto, kiedy zaczynasz sobie zadawać to pytanie. Chcecie coś dodać do tego? Bo jak nie, to lecimy z kolejnym pytaniem. Mam kolejne pytanie. Tutaj może ktoś z chłopaków zgłosi się sam. Jakie zagrożenia i wyzwania mogą się pojawić przy stosowaniu klikaczy? No to tutaj myślę, że pierwszym takim zasadniczym to to, że tam też są smart kontrakty i ktoś w tej aplikacji na Telegramie, jeśli jest projekt niezweryfikowany, też może podpiąć taki smart kontrakt, który wyczyści nam portfel. To jest ta sama narracja w przypadku Meta, jak w przypadku MetaMaska. Więc to samo mamy na Tonie, bo też są te smart kontrakty, w których każdy może coś zawrzeć. Oczywiście w większości każdy jak klika, to w te duże projekty, które są polecane przez kogoś, więc tam to nie powinno się pojawić, ale też może. Generalnie, jeżeli o to chodzi, no to w Tonkeeperze masz napisane to, ile ci wychodzi tych rzeczy z portfela, więc raczej, jeżeli miałbyś coś, co ci czyści cały portfel, miałbyś mega długą tą linię. Ty mówisz to z poziomu programisty, zobacz, z poziomu Kowalskiego. Znam osobę, która wszystkie tokeny sobie po prostu zatwierdziła i mu wypłacili. Tak, tylko że tam jakby masz taki napis, ten minus, więc to mi się wydaje, że jakby osoby, które masz dopiero wchodzą do krypto, okej, może tego jakby, no wydaje mi się, że to, że się świeci na czerwono, by trochę większość osób uchroniło, ale wydaje mi się, że to też i tak nie będzie dużym aż tak zagrożeniem. Największym zagrożeniem aktualnie jest fakt tego, ile jest botów i jak bardzo to destabilizuje rozdzielanie tych tokenów. No przecież na Hamsterze była taka sytuacja na końcu, że większość dostała po $3. No, myślę, że śmiało można założyć, 90% w tych dużych aplikacjach to są boty i farmy. Zagrożenie, jakie ja widzę dla Tona, to jest sama aplikacja i połączenie z tym gościem, co to zakładał, tak? Tam jest dużo szemranych interesów, jeżeli to się padnie, a niestety Ton na tę chwilę nie należy do najbardziej przepustowych blockchainów, tak? I pomimo wszystko wychodzi Hamster i się odbija czkawką, że nagle transakcje nam po prostu wiszą. To jest niefajne, to ja uważam, że jest jako zagrożenie z naszej perspektywy jako kryptowaluciarzy, którzy dłużej w tym siedzimy, tak? Oczywiście, że nagle gościa zawiną, Ton, czy tam sam Ton w pewien sposób zostanie otwarty, wszystkie wiadomości powyciekają, co tam było wypisywane w pewien sposób, bo no, jednak służby czekają na to, umówmy się, to jest bardzo kontrowersyjne, co tam się dzieje. Sam w ogóle start Tona, sieci Ton, to też było na wariackich zasadach i to jest największe zagrożenie, że ja uważam, że tego sukcesu tych klikerów może w pewnym momencie Ton nie wytrzymać. Zobacz sobie na to bardziej z takiego perspektywy, że no raczej ta sieć już powoli jest ulepszana. Teraz była na przykład dodany ten mintless tokens, czyli po prostu już takich dużych launchów raczej nie będzie robionych tak jak było teraz, że masz rozsyłane po sieci, co ją po prostu zapychało, tylko masz zrobione w taki sposób, że podczas launchowania tokena masz Merkle tree, które zawiera już dane w sobie od razu, do kogo ile tych tokenów pójdzie, czyli w jednej transakcji i w pamięci masz zapisane, co gdzie ma jak iść, co bardzo mocno odciąży tą sieć, a jeżeli chodzi o Durowo, no to moim zdaniem akurat jego aresztowanie bardzo dobrze wpisuje się w tą narrację tego, co próbuje... Chyba jesteś za dużo załadowany w Ton. Wiesz co, właśnie zbytnio nie jest. Widać, że... Ale w nic nie jest. Nie no, panowie, wiecie, z perspektywy Kowalskiego, no wchodzę na to, on robi jakiegoś głupiego swapa, to czekam 30-45 sekund, no. To nie te czasy, nie? Nie te czasy, no. No umówmy się, to jest trochę słabe, nie? Jakby, to jest dużo do poprawy pod kątem takim technologicznym, no jest słabo. Jeżeli chodzi o swapy, to chyba tam jest problem z tym, że Stonfi nie miał jeszcze shardingu tego pełnego supportu, jaki miał mieć. Teraz wyszła V2 i w tej V2 to ale to, wiesz o co chodzi, nie? Ja mówię o tym, co jest, a nie co może nie no, być. Ale, właśnie, ale V2 już wyszła. V2 już wyszła właśnie, niedawno, ale wyszła. No, no dobrze, ale ja robiłem ostatnio i dalej jest no, a kiedy ostatnio robiłeś? To chyba coś nie zadziałało. Ale robiłeś w Hamsterze pewnie, tak? Czy kiedy? Zarówno ja, jak i Jarek coś jakoś się nieswojo tutaj chyba czujemy. Chłopacy się za chwilę będą bić. Nie wiem, ja szczerze nie jestem devem, więc... Ja widzę, się rozglądasz, o średnio. Oni tutaj gadają. Czy w ogóle rozumiecie nas, o czym my tutaj gadamy? Bo Dan to jest bardzo techniczny człowiek, tak jak już wspomniałem, Kowalski jest pesymistą przechodzącym w optymisty, co też mnie mega dziwi, że tak pozytywnie wypowiada się o całym ekosystemie Tona, chociaż jest tutaj, można zauważyć, że jest taka namiastka właśnie negatywizmu, bardziej chyba w kierunku tej aplikacji i zagrożeń płynąca, że może jakieś dziwne fotki gdzieś komuś wypłyną. Uważajcie, co tam wysyłacie, nie? Ja często dostaję dziwne zdjęcia. Lećmy dalej może z kolejnym to już, pytaniem. To już chyba inna historia, Marek. Lepiej w to nie idźmy. Bo czas nas goni.
O, fajne pytanie też chyba dla was. Jeżeli chodzi tutaj, to zacznijmy od Jarka. Może sobie tutaj będzie mógł zaszaleć. Czy klikacze mogą zastąpić inne formy aktywizacji nagradzania użytkowników w kontekście właśnie airdropów? Bo z tego co wiem, to dość sporo airdropów odebrałeś na takich zwykłych sieciach. Powiedzmy, że to są takie... bo ton jest czymś nowym, te klikacze, a takie zwykłe, podstawowe, brakuje mi teraz słowa, po prostu no my z tego korzystaliśmy na co dzień i ten ton to tak jak powie w nowości. Co ty o tym myślisz? Tak, to prawda. Jednak tak jak panowie mówią, daje to bardzo dużą taką furtkę wejścia. Natomiast ja uważam, że tak jak właśnie powiedział kolega, bardzo dużo osób na przykład za tego chomika odebrało, nie wiem, kilka dolarów. Więc ja uważam, że o ile przy poprzednich airdropach ta nagroda była o wiele wyższa, bo mogłeś zarobić, nie wiem, nawet po 2000 czy więcej dolarów na wallet, czyli okolice co najmniej tych kilku, nawet do 10 tysięcy złotych, tak klikać kilka czy tam kilkanaście dni tylko po to, żeby zarobić 50 zł. To nie wiem, ja osobiście swojemu dziecku to bym wolał, nie wiem, polecić sprzedawanie lemoniady gdzieś na osiedlu niż siedzenie i klikanie cały dzień chomika. Natomiast okej, rzeczywiście jest to jakaś forma zaproszenia, natomiast uważam, że wiele osób się też rozczarowywuje. Uważam dodatkowo, że na przykład po airdropie Notcoina bardzo dużo kapitału odpłynęło z tego ekosystemu, więc to nie jest tak, że wiecie, że osoby dostały tego airdropa i mówią, ale super, zostajemy na Tonie i tam działamy, bo uważam, że na Tonie aktualnie no nie ma żadnych takich super projektów, przynajmniej się o tym nie słyszę. Są tylko te klikacze i mam wrażenie, że to jest jedyna narracja, która tam panuje. Są oczywiście jakieś topowe memy, ale jednak to te klikacze mam wrażenie, że aktualnie stanowią fundament całego ekosystemu. To wydaje mi się, że najlepiej nie świadczy o całej sieci, przynajmniej jeśli chodzi o jakąś tam większą adopcję. I uważam też, że wiele osób, dobra, odbiera nawet te dropy, tak jak na przykład na Notcoinie, wysyła to na ceksy, ale ten kapitał później nie wraca na Tona, tylko na przykład idzie na Solanę, gdzie jednak tych zysków z memcoinów, czyli teoretycznie z takich projektów typowo dla ulicy, gdzie są najszybsze wzrosty, najmniej analizy potrzeba, to właśnie tam ten kapitał trafia, więc nie wiem, czy klikacze na pewno są taką super formą adopcji, a jeśli chodzi o przyszłość, to wątpię, że projekty będą szły w formie takiego właśnie wynagradzania użytkowników za klikanie. Na pewno będzie jakaś bańka na tym tonie, że te klikacze cały czas będą się rozwijały, będą tam powstawały gry i tak dalej. Natomiast uważam, że raczej airdropy pójdą w stronę kapitału albo jakiejś takiej dużej bariery wejścia, że jednak tak jak na przykład teraz widzimy, że trzeba albo kupować jakieś NFT-ki, albo mieć duży kapitał, żeby dostać duży airdrop, to uważam, że w tą stronę to będzie szło. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo możliwe, że NFT-ki na beraczeni nie dadzą zarobić, tak samo jak na przykład trzymanie Etherów w różnych polach płynności. Natomiast wątpię, że klikacze będą jakimś rewolucyjnym game changerem na rynku airdropów. Czyli jest tak, jak w sumie ja też sobie myślę gdzieś tam, każdy trend się pojawia, dochodzi do jakiegoś ATH i potem zniżkuje. Później albo odbije ten trend, albo nie. W sumie tu jeszcze chciałbym Tomka zapytać, co on na ten temat myśli, z uwagi na to, że on dość mocno gdzieś tam buduje community na bazie właśnie Tona. Może jak on to widzi po statystykach lub zainteresowanie tutaj tym wszystkim? No bo na pewno wiemy, że grzeje to ludzi w tym momencie, chociaż tak jak widać jednak ten hamster pokazał, że znowu ludzie oczekiwali nie wiadomo czego i dostali psikus tak naprawdę i to też powoduje zniechęcenie do używania tych aplikacji. Wiesz co, ja myślę, że po części klikacze przejęły tą rolę, bo zobacz, wcześniej mieliśmy Glema, mieliśmy Zili, gdzie o nich teraz słychać? Tak naprawdę jest teraz mało tych kampanii tam na Zili i na Glimie było jeszcze gdzieś tam kilka innych platform. Oczywiście tam dalej lecą te kampanie, dalej są aktywne. Aczkolwiek bardziej popularne stały się teraz te klikacze. I zobacz teraz, co robią giełdy. Binance, OKX, KuCoin, jeszcze kilka innych giełd jest teraz zainteresowani. Zonda Crypto, oni wszyscy idą w tą aplikację. Tylko oczywiście jest perspektywa taka, że to nie może być zwykły klikacz, który powstał na początku. Nawet ten profit per hour już jest się też znudził. Musi być coś nowego. Jeśli to nie będzie przeradzało się w następny ciekawy pomysł, następną ciekawą aktywność, no to oczywiście ten trend spadnie zaraz i ludzie uciekną, po prostu zapomną o tym. Ale kwestia tego, co będzie dalej, tak? Ale uważam, że na chwilę obecną mamy dobry kierunek,
że cały czas coś nowego się przygotowuje i jest to zainteresowanie, wbiło mnóstwo community i po części te klikacze przejęły tę rolę, ale zobaczymy oczywiście, co będzie dalej. Ja myślę, że jest duży potencjał, kwestia jak to ludzie wykorzystają, jak to projekty wykorzystają. Bo to nie będą klikacze. Jakby od klikaczy się zaczęło, jakby nie rozumiecie pewnej narracji, to ja muszę się z wami pokłócić, bo ja to widzę troszeczkę bardziej szerzej. Nie patrzę tak górnolotnie. Kto jest najważniejszą grupą w pewien sposób na rynku kryptowalut? Giełdy. Giełdy największe możliwości rejestracji nowych użytkowników otrzymały poprzez TON. Tam ludzie stamtąd... A skąd to wiesz? Tak strzelam. No ja uważam, ale jeżeli ktoś ma jakieś statystyki, to chętnie bym zobaczył. Ja uważam, jestem w stanie w ciemno się założyć, że są o wiele większe statystyki rejestracji na przykład na Bybicie dzięki influencerom, którzy promują na przykład trading, niż... To, że a ktoś ja tutaj chciał zgodzę się tam z Kowalskim $3 w tym kontekście, że dużo osób z Telegrama dowiedziało się właśnie o jakiejś giełdzie, bo ja też na przykład widzę, że giełdy przepychają się wręcz w zaoferowaniu czegoś fajnego, by tylko zrzucić ten airdrop na tą giełdę, oferują jakieś bonusy, nawet tu przed listingiem, a często aplikacje te gamingowe, klikery czy tab game gry oferują, że te tokeny zostaną wypłacone po listingu i każdemu dlaczego? Zależy, żeby było przed. No to teraz możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te giełdy stosują teraz klikery? Bo to jest dla nich, jest obojętny ten kliker, jaką będzie mieć popularność. Oni chcą zatrzymać tych ludzi. Chcą w tym momencie to, żeby się ludzie zweryfikowali na ich giełdzie, byli użytkownikami. Oni nawet nie muszą być aktywnymi użytkownikami, ale żeby przeszli przez te zasrane KYC, które jest upierdliwe. I teraz tak, mamy jakąś wizję, że dostaniemy jakiegoś coina. Cholera wie, ile on będzie ważny, ile on będzie warty, ale ja tam się zweryfikuję w razie W. I ja nie znam innej motywacji, żeby to zrobić. Uważam, że jeżeli ktoś ma dostać na przykład $5 z góry, wie, że dostanie te $5, to tego nie zrobi, nie zweryfikuje się na tej giełdzie. A tu jest obietnica. A tu jest jakaś obietnica, jakiś tam bożek, nie wiadomo. Ja teraz mówimy o klikerach. Okej, klikery faktycznie nie przetrwają, bo to jest nudne. Nikt już teraz nie napierdziela ten guzik. Problem jest taki aktualnie, jak był z Axie Infinity parę lat temu. Sytuacja wyglądała tak, że Axie Infinity sobie działało, było dobrze, ludzie z tego zarabiali i nagle każdy pomyślał, że jak zrobił drugie Axie Infinity, to też im się uda, że też odniosą sukces. No i to samo mamy teraz na sieci. Teraz, jeżeli spojrzymy na aplikację i to, co się tworzy, no to większość to jest kopia Hota, kopia Notcoina, kopia Chomika. Wszyscy po prostu próbują skopiować coś, co już jest, przez co mamy właśnie ten problem, że ludziom to się nudzi, ale jeżeli już zacznie to się powoli rozwijać, teraz są różnego rodzaju aktywizacje robione przez Tonę, jak na przykład bootcampy trzydniowe w różnych miastach, tam bodajże 15 miast, jak nie więcej, hackatony i tym podobne, granty i tym podobne, oni sami próbują namówić ludzi, żeby budowali coś ciekawszego, no bo nie będą już dawać wygranych dla rzeczy, które już kiedyś widzieli. Sam widziałem, byłem na poprzedniej edycji, no i widziałem, że fajne rzeczy się tam budowały, fajne aplikacje. I dzięki temu właśnie, jak Ton często robi te hackatony, jak on robi te bootcampy, coraz częściej będziemy widzieć coraz lepsze aplikacje i będziemy już odchodzić powoli od tych klikerów i iść w bardziej zaawansowane, ciekawsze gry, tego typu jak mamy na mobilkach, takie już bardziej... Umówmy się, te klikery były trochę na kolanie pisane, bo po sukcesie Notcoina w pewien sposób szybko chcieli zaadoptować rzeczy i dorzucali jakiekolwiek różne rzeczy. Na kolanie to jest za mało powiedziane. Na kolanie to jest za mało powiedziane. Większość aplikacji nawet nie miała zabezpieczonego API. T-Fish, jeden z większych memcoinów na Tonie, miał na przykład lukę, że w 5 linii kodu mogłem sobie dodać... krewetki. Krewetki, które były warte bodajże 3 miliony tokenów Tefish w dolarach, więc później jak im to próbowałem powiedzieć, jak to naprawić, no to okej, powoli to naprawiali. Później jakby tak, jak się zacznie sprawdzać, ile takich jest aplikacji, no to naprawdę dużo aplikacji nie ma tego zabezpieczonego, naprawdę dużo aplikacji po prostu robi sobie to, a niech se klikają, później się pomyśli. Dlatego zdjęli aplikację i do dzisiaj jeszcze jej nie puścili. No, to właśnie o to chodzi, żeby w krypto, żebyśmy mieli coraz więcej idiotów, tak, a nie mądrych ludzi. Chyba ja jestem takiego zdania, tak? Uważam, że każda kolejna generacja, no nie obrażając, tak, ale dołączających do rynku kryptowalut, jeżeli miałbym to porównać z ludźmi, którzy wchodzili w 2014 roku, gdzie musieli konfigurować koparki, żeby patrzeć, czy im się tam wydobywa, czy ktoś ich jeszcze nie opierdzielił po drodze, przechodząc przez to, że muszą inwestować w ICO, trochę się zastanawiać, pogłówkować, kto tam w teamie stoi i tak dalej, przechodząc do napierdzielania w pusty guzik na samym środku ekranu, także idziemy w kierunku idiokracji, a nie się
głównie wiadomo jakiego zamasowania. Ja widzę po statystykach i po tekstach, które były u nas na Discordzie, były też na moim kanale YouTube, jak zacząłem nagrywać o chomiku, statystyki, wiesz, wybuchły. Wszyscy szukali, jak wypłacić chomika. Ja mówię, to specjalnie nagram tytuł, jak wypłacić hamster. Wiesz, że ludzi tam wbiło, to jest masakra. Ludzie po prostu szukali czegoś, o czym totalnie nie mieli pojęcia. Oni myśleli, że to, co klikają, to oni już to mogą wypłacić i szukali po prostu opcji. Więc no w sumie hamster był takim pierwszym, największym po notcoinie, bo notcoin był największym pierwszym, później od razu hamster się pojawił. Generalnie z hamsterem było o tyle ciekawie, że on w jakiś sposób przebił się do social mediów, na Instagrama, na YouTube'a i bardzo łatwo było go ludziom znaleźć. I TikTok, niestety, na TikToku widziałem no często. Niestety on się przebił, a nie zbanowali jak na przykład Nox. A ludzie nie rozumieją za bardzo tego, nie rozumieli, dopiero się nauczyli. W sumie to przerwę wam, bo dorzucę tu wam jedno pytanie. Myślę, że to się kwalifikuje, bo ty dużo, Dan, powiedziałeś o tym właśnie, że widzisz tu potencjał, że to może się przeobrazić w coś innego, a mam takie pytanie przygotowane. Czy klikacze mogą ewoluować na przykład poprzez połączenie ich z bardziej zaawansowanymi grami? Na pewno będzie to ewoluować, na pewno będziemy... Możemy zrobić lepsze gry, bo generalnie w sposób, w jaki działają gry na Telegramie, to są po prostu zwykłe strony www. Więc za pomocą Unity i WebGL jesteśmy w stanie po prostu wypuszczać gierki takie same, jak mamy na mobilce. Bardzo dużo gier mobilnych to są po prostu gry pisane w Unity, więc i Unity naprawdę ma bardzo duże limity. Bardzo ciekawe gierki jesteśmy w stanie robić. Jedyne, co teraz nas ogranicza, to jest leniwość i brak kreatywności ludzi, którzy tworzą te gry. Więc to na pewno ewoluuje. Bo oni głównie chcą zebrać jak największą bazę użytkowników. A ty, Kowalski, w co klikałeś? Ja nie klikałem, moja żona klikała w hamstera, dostała tam 15 dolców. Nie, notcoina klikałem oczywiście. A rozmawia, tak, odzywa się do ciebie? No tym, jeszcze tak nie sprzedała, ciekawe, nie? Ale przynajmniej na kebaba był. No właśnie nie. Ale czekajcie, teraz... Za 15 dolarów kupisz kebaba. Wracając do tego, Ton, jedyny komunikator, który ma zaprzęgniętego, moim zdaniem, dobrze wplecionego blockchaina. Pomimo, że jest scentralizowany, ale jest najlepiej zaadoptowany do tak dużej aplikacji. Nie wiem, są oczywiście wtyczki do WhatsAppa, jakieś tam do Facebooka i tak dalej, tylko to jest, no to jest upierdliwe. Tu mamy to wbudowane i mamy łatwy dostęp. Nie ma innego komunikatora na tę chwilę, który w ten sposób to adoptuje. Dlatego te gry nie przeniosą się na inne blockchainy, one zostaną na Tonie. Ja się tylko bałem, czy on to udźwignie, te gierki. Widzimy, hamster miał efekt wiralny i mimo wszystko po tych spadkach, on tam ma chyba 300 milionów kapitalizacji, mimo wszystko, tak? Jeżeli mamy dużą grupę użytkowników, to możliwość spadków jest mniejsza i nam się wydaje to, że nie wiem, hamster poleci, nie wiem, do zera. Nie poleci moim zdaniem, odbije i będzie jeszcze dwa razy więcej warty niż przy listingu. Moje to nie porada. Zdanie. Właśnie miałem zapytać. To nie porada. Generalnie, tak. No to wiadomo, no, ten ton musi się zeskalować. Jest coraz lepiej, jeżeli zobaczymy sobie statystyki tych wszystkich wariatorów, TPS-ów i tym podobnych, no to on się ulepsza, no i po prostu potrzebuje czasu. Wiadomo, że na początku będzie to upierdliwe, na początku będzie trzeba poczekać, ale widać po tych, jakie update'y puszczają aplikacje, jakie puszczają update'y ton i jak działają z projektami, że cały czas działają i będzie to ulepszane. Więc po prostu trzeba poczekać. No taki przykład mogę wam wartością, dać. Ja zauważyłem, że wartością teraz obecnie na rynku staje się utrzymanie uwagi. Tak. I to już nie jest kwestia tego, jaki to będzie projekt, tylko teraz zobaczcie, hamster niby to zrobił tę pierwszą wersję i teraz, żeby ludzie dalej klikali, w pewien sposób napędza się to, tak? Czyli wartością na rynku jest uwaga i próbujemy tą uwagę w pewien sposób zmonetyzować. Także trochę się zmieniło, jest ciekawie. Wy to może widzicie tak górnolotnie w kwestii jakiejś tam gierki, że to jest token. Ja wiem, że to jest gówno, tak? To jest szajs, no. Ja mogę też to stworzyć. Chodzi o efekt kuli śnieżnej, efekt pewnych przemyśleń ludzi, że zobaczcie, dostali, nie wiem, 15 dolców, no i teraz on ma konto na Binance, on mówi, kurde, 3 miesiące klikałem, no co zrobię, no to wezmę tam włożę 50 euro, tak, i dokupię tego, bo to jakby kupuje swój własny czas, który ja już tam przepracowałem. To jest efekt odwrócenia psychologii trochę, żeby tam załadować w to. No dobra, a znasz przykład jakiegoś projektu, który właśnie tak zadziałał i po listingu takiego... Nie wiem, przykładowo airdropa diametralnie wystrzelił do góry, dlatego że ludzie klikali, dostali mało, jeszcze dokupili. Znaczy nie ma na tę chwilę takiego projektu. No to nie uważasz, że... Ja znam parę osób, co kupiło notcoina zamiast sprzedać.
No ale to no, bo Notcoin był taki, że oni byli zadowoleni. Zakochali się. No. A jeżeli byś zobaczył, jaki jest sentyment i jak ludzie chodzili do hamstera, to raczej wątpię, że ci ktoś dokupi to z tego powodu, że oni mieli... Ale oni to mieli właśnie nie rozumiecie sentymentów na rynku. Właśnie i teraz tu się kłania takie rzecz, że jeżeli twierdzicie, że jeżeli coin wystartował z kiczowym sentymentem, to ten kiczowy sentyment będzie kontynuowany. I to jest bzdurą właśnie. Ja o tym mówię na temat prelekcji. Nie zawsze ta naklejka sentymentu jest przyklejona do danego projektu. No, tak, wydaje nam się, że będziemy kontynuować, ale zawsze jest sinusoida, zawsze jest odwrót. I najgorszy właśnie w momencie, wtedy kiedy wszyscy pozbędą się tego, następuje odwrót. I nie wiem, czy zdarzyło wam się na rynku być takim, że sprzedaliście po prostu w momencie tego, że a to już jest taka sraka, a potem się okazuje, że jest laga do góry. Odbiło trzy razy. No było, było. Ale podobną sytuację mamy w tej chwili na Fiszu, który ma po kiczowej aplikacji ją zdjął, po czym teraz ją ulepsza. Gdzieś tam prześwietlały mi się grafiki, ale na razie było to mało, bo wiesz, wiadomości na czacie jest tysiące, nie jestem w stanie zdążyć tego czytać. Czasami przypięte tylko przeczytam. No i generalnie rzecz biorąc, on teraz już jest na takim dołku, że tam już nie ma co za bardzo spadać dalej. Oczywiście wiadomo, że jak jeszcze następne ilości zostaną sprzedane, to spadnie. Ale w tej chwili ja osobiście czekam na to, aż wypuszczą tą aplikację. Trochę kupiłem, to nie jest porada inwestycyjna, coś. I czekam na to odbicie. Właśnie ten sentyment, on nie może być wiecznie spadkowy. On, kiedyś musi nastąpić ta akcja, jeśli oczywiście projekt będzie dalej działał, tak? To jest jedyny warunek. A tu mamy chwyconych bardzo dużo ludzi, nie wiem ile tam było, 80 milionów, 150 milionów, nie wiem ile dali tego airdrop hamstera. Bardzo dużo ludzi, to jest nieważne ile oni dostali. Ja wiem o tym, że nikt nie jest zadowolony i nie jest fajnie, nie? Ale zobaczcie sobie, jak dużo ludzi było zadowolonych po airdropie, powiedzmy, arbitrum, tak? Zajebiście, że kurde, tu demu sobie jeszcze dokupia i co, gówno zesrało się, tak? Nie da rady. Więc jakby ja cały czas bazuję na sentymencie i kiedy widzę skrajny sentyment negatywny, wtedy jestem optymistyczny, a wtedy kiedy widzę optymistę, po prostu spieprzam. Co ale do tego nie sentymentu... Nie patrzysz na to przez taki pryzmat, że na przykład, popatrz przez taki pryzmat, że jesteś nowym użytkownikiem, klikałeś przez 3 miesiące, dostałeś $15, nie masz takiego wyobrażenia, że większość osób pomyśli, ale scam, już więcej nie będę klikał, bo ja na przykład spotkałem się z ludźmi, którymi polecałem hamstera, że mieli takie bardzo duży niesmak do niego i później mieli takie... A to tak jest ze wszystkim, wszystkimi praktycznie, no, że ktoś nie otrzyma tyle, ile sobie wymarzy. Kiedyś cieszyliśmy się, że dostaliśmy $5, $10, teraz jak ktoś tysiaka nie zebierze z tego albo ileś tam tokenów, to jest sraczka na rynku, tak to nazwę. Co do tego sentymentu jeszcze chcę dorzucić, bo mamy ostatnie minuty, chciałbym jeszcze tutaj zadać takie dwa połączone pytania. Jedno dotyczy regulacji. Czy zmiany w regulacjach prawnych mogą wpłynąć na przyszłość klikaczy i airdropów? A dodatkowe tutaj, czy istnieje możliwość nadużycia właśnie w systemie tych klikaczy? Bo póki co straszą, że jak ktoś używa bota, to nie dostanie airdropu, aczkolwiek niektóre chyba aplikacje to zweryfikowały. Bardziej bym się chciał skupić na tych prawnych tutaj regulacjach. Może Kowalski albo Tomek? No to co do regulacji, myślę, że tak czy inaczej, jeśli Kowalskiemu obieca, że dostanie airdropa, to on i tak będzie klikał, a później będzie się martwił tym, jak się z tego rozliczyć. Więc myślę, że to jest stara zasada, która jest dalej aktualna i będzie aktualna. Moim zdaniem, czy to jest, to już, oni już się nawet układają po to, tak? Poprzez te właśnie koneksje z giełdami i jakby przymusem przeprowadzenia KYC poprzez Climb, oni się układają, tak, że to dla nich jest swobodna dystrybucja. Ja nie widzę tutaj żadnych, że tak powiem, nadużyć. Faktycznie to, co się odbywa tam z tyłu, jak oni to dysponują, tak, czy nie przez przypadek sobie nie przydzielają tych tokenów, tutaj miałbym wielkie wątpliwości, czy ktoś tego pilnuje, tak jak było kiedyś na poprzednich airdropach, bo no, mimo wszystko oni znali zasady i wiedzieli, co mają klikać, tak, ci, którzy byli gdzieś w teamie bądź obeznani z teamem. Tutaj faktycznie jest pole do nadużyć, ale pole do nadużyć zawsze było w kryptowalutach, tak, także na pewno będą projekty, które będą to wykorzystywać, będą sobie gdzieś tam wcześniej to organizować, nawet nie będą musieli w ogóle wykonywać zadań po to, żeby otrzymać airdropy na kilkunastu czy kilkuset tysiącach kont. Także no tutaj zawsze były wałki, będą wałki, no i... Jeszcze mi chodzi takie ostatnie pytanie. O ten sentyment. Czy klikacze mogą wpływać negatywnie na zaangażowanie społeczności? Tu po części już Dan odpowiedział, że właśnie te emocje powodują, że ktoś się obrazi na coś. Generalnie jednym z problemów, jaki tutaj może jeszcze być, no to jest fakt tego, że właśnie mamy bardzo dużo botów i bardzo dużo projektów, biorąc tą reklamę, na przykład w jakimś projekcie, może spotkać się z tym, że po prostu dostaną 10% realnych użytkowników i później 90% botów. I no nie jest to najlepsza rzecz dla projektu, ani dla statystyk kanału jakiegoś, no bo jeżeli masz nagle 10 tysięcy użytkowników na kanale Telegram i
załóżmy 1000 wyświetleń, no to to nie najlepiej będzie wyglądać. No i często też właśnie widać, że te projekty po prostu... A czy to widać, czy to jest bot albo użytkownik, czy po prostu od backstage'u? Właśnie często jest to widoczne, na przykład jeden ze sposobów na wyłapanie tego to jest fakt, że często te boty lecą po prostu 24/7, co jest logiczne, że człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Oprócz tego sam fakt, że niektóre klikery mają paterny tego, jak klikają lub odstępy czasowe między tym. WordCoin to rozwiąże. Są różne sposoby. WordCoin to rozwiąże. A no tak, to też bardzo Altmana, nie? To też generalnie no to tam są różne łatwe sposoby na rozwiązanie tego. Tylko po prostu deweloperzy muszą chcieć to rozwiązać. NotCoin to rozwiązywał. NotCoin jeszcze miał jeden bardzo ciekawy aspekt, który mi się bardzo podobał. Jeżeli byłeś nieaktywny przez 30 dni, ucinali ci połowę twojego balansu. Tylko nie pamiętam, czy to było 30 dni, czy chyba trochę mniej nawet, że po prostu oni ci zaczynali ucinać z balansu. Więc sytuacja wyglądała tak, że jeżeli ktoś był nieaktywny, to ucinało u jego i przez to właśnie więcej tokenów dostali aktywni, a ci nieaktywni dostawali mniej. No a w chomiku no to było rozdzielone tak, że próbowali to rozdzielić jakoś porówno, przez to każdy dostał praktycznie nic, tam ludzie, którzy mieli niskie levele i wysokie levele, była bardzo mała różnica między tymi dropami. Myślę, że w klikaczach największy problem obecnie jest to, że oni sprzedają swoje community i w części, w 90% to nawet nie jest community, tylko to są boty, to są sztuczne ruchy. Widziałem wiele takich ofert i po prostu to jest ruch z azjatyckich krajów, gdzie oni mają stricte farmy. I oni po prostu oferują to projektom, gdzie projekt nagle, nie wiem, 3000 użytkowników, nagle robi się tam 2-3 miliony, gdzie oni to kupili, ale to i tak jest pusta liczba, ale za tymi milionami później przychodzą prawdziwi ludzie, więc to jest jedyny problem, a tamci później jak się zbudują, oni sprzedają dalej ten ruch, więc to jest najgorsza, myślę, plaga w tym ekosystemie, że ten ruch jest sprzedawany z projektu do projektu. Dobra, dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że widownia dowiedziała się kilka ciekawych rzeczy tutaj od chłopaków. Będziecie wiedzieć, co robić można, czego nie można na klikaczach, no i jakoś zmaksymalizujecie swoje ewentualne airdropy na sieci TON.